Witajcie. Fryzjerzy, wszystko zamknięte, ale mój kanał dla was zawsze otwarty. Chociaż ostatnio trochę mało filmów. Ale no. Dzisiaj wasze budowle, tylko najpierw pewna kwestia, mianowicie jest ich bardzo, bardzo dużo i będę oglądał od tych, które zostały wysłane pierwsze, rzecz jasna. Więc jeżeli się nie pojawiliście w tym odcinku dzisiejszym, to spokojnie, w następnym się pojawicie. Więc dalej możecie wysyłać na tego samego maila, czyli na tego tu i ten. Ja po prostu je zostawię, więc pojawią się, jeżeli będzie kiedyś przyszły odcinek, a pewnie będzie, bo czemu miałoby nie być, hej. Zaczynajmy, bo jest dużo budowli i trzeba je wszystkie przejrzeć, ocenić, zobaczyć, tak. Wszystko się zaczyna od Adama i jego mecha lub mechów, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie mamy tutaj takiego bardzo fajnego kraba. Mimo tego, że kolorystyka nie jest zachowana, to mi się bardzo ten krabik podoba, bo no, ładnie to się prezentuje. Jakby były jednolite kolory, to byłoby całkiem fajnie. To jest coś na wzór rekinów z Ninjago Movie i coś w stylu właśnie podobnym do tych statków, w których ta armia Germadona sobie latała. Całkiem spoko. Teraz budowlę Adiczka. W ogóle, bo to będzie leciało teraz alfabetycznie, ale widziałem naprawdę takie perełki, więc jeżeli ktoś lubi takiego typu odcinki, to polecam oglądać do końca, bo są naprawdę takie perełki w tych budowlach. No cóż, tu mamy jakiś pojazd Kaja od Adiczka i mecha Zeina. Trochę przypomina mi tego mecha z 5. sezonu i pewnie wam też, chyba, nie? Tak? Więc podejrzewam, że na tym Adiczek mógł się wzorować. O, tu jeszcze jedna fotka jest tego jego pojazdu Kaja. A Folax Studio przygotował potężny zamek i oblężenie na niego z Gwiezdnych Wojen. Ale nie wiem czemu ci wojownicy, oni są tak wysoko. W każdym razie zamek, myślę, że całkiem spoko. Kim ten pan jest? W każdym razie oni się bronią. On ma tutaj pistolety mają. Nieźle. Anonimowy. Tutaj od anonimowej osóbki jest kolekcja figurek ułożona, kostiumowych. Chyba, częściowo. No tak, takiego Kaja raczej nie mieliśmy okazji widzieć w serialu albo tego czegoś. Ant SC2 i tu jest trochę jego zdjęcie, jego potężnego moca. Wygląda mi to na siedzibę wężonów. Wiem, geniuszem jestem, ale jest zrobione całkiem przyzwoicie, chociaż dodałbym tu gdzieś więcej szczegółów. Tak głupio mi jest się wypowiadać, jak to powinno być zrobione, podczas gdy wy nigdy, ale tu nigdy nie widzieliście żadnej budowli stworzonej przeze mnie, bo ich nie ma, więc no, ale spoko. A tu jest kolejna jego budowla, tego samego autora i to mi się podoba znacznie bardziej niż to, co widzieliśmy przed chwilą. Fajny klasztor. Tu jest też od tego Ant SC2 przedstawienie jego broni i one są naprawdę fajne, bo naprawdę strzelają. Patrzcie, on potrafi trafić w punkt. Częściowo. I ja bym w ogóle nie potrafił, więc i tak szacuneczek. Tu ma jakiś potężną snajperkę, patrzcie, jak on będzie ciosał. Ale tu mocno lecą, bo się tak wysoko odbijają te pociski. Potrafią nawet przewrócić klocki, więc ja jestem pod wrażeniem potęgi tej broni. Mógłby człowieka nią zabić. Arbuzada. Tylko tu nie widać zbyt dużo. Tu jest część jakiejś jego makiety. No, zdecydowanie część, zaledwie. Botinax. I mamy jakąś walkę w jakiejś świątyni. Demony, potwory, duchy. Nawet krokody z czerwonymi oczami walczą o coś skrytego w tym tajemniczym grobie. Banana Gracz zbudował jedzenie. Bludini Max Multiverse Studios. Dość długa nazwa. W każdym razie zrobił swoje kostumy minifigurek. Jedną z nich jestem ja, jak powiedział. A skoro tutaj mamy ninja, to jest Pixel z włosami Lloyda. Pan Germadon, pan stary dziady Gału. Mamy Germadon. Ale Jay się zmienił. Chyba, że to Daret przejął jego rolę teraz. Nie wnikam. Podoba mi się ten Kai. Połączenie tego starego stroju z nowymi włoskami. No tak, to jest Daret, bo tutaj mamy Jaya. Dlaczego on się ubiera w jego stroje? Come on, więc to pewnie jestem ja w wersji dobrej i złej. Albo ta zła wersja to jest... Nie mam pojęcia co. Bonnie the Bone Star zbudował, podobnie jak wcześniej od Anta widzieliśmy sobie bronię, i ten też ma taki karabin. Całkiem niezłe. Jest film z tego, jak to strzela? A wiem, że się przeładowywuje, bo fragment tego filmu widziałem.
No właśnie, można sobie wyjąć magazynek i włożyć z powrotem, ale czy będzie strzelać, to nie wiem, nie widziałem jeszcze. Uwaga, zaraz się przekonamy. Nie, chyba nie. Brickman, logo Facebooka, małe, ale fajne. A, i zrobił też roślinną burżujadę. Call Bricks. Jest filmik przedstawiający jego moca. Trochę za szybko się te ujęcia zmieniają, nie można się przyjrzeć szczegółom, ale jest to jakaś baza z Jurassic Parku chyba. Albo po prostu jakaś leśna baza. Podoba mi się to, jak gęsto są tu rośliny wstawione. W sensie jest naprawdę bardzo dużo tych roślinek i przez to się wydaje to takie naturalne i realistyczne. Naprawdę fajnie to jest zrobione. A tu jest potężny moc od Czesławy z Gwiezdnych Wojen. Ale tu się dzieje dyskoteka. I Dariusz. Dariusz, który wysłał kilka miesięcy temu do mnie swoje moce z Wiedźmina. Mamy Biesa. Bardzo ładny swoją drogą. Naprawdę. Szanuję, bo ja kreatur tym bardziej nie potrafiłbym stworzyć. I mamy Geralta z Yennefer. Podoba mi się to, że on ma cały strój, dosłownie cały z tego, z ninjago. Ona też ma zresztą strój kola. No ale cóż zrobić. Diamentowy i klocki przygotował... myślałem, że mamy więcej zdjęć. Jakiś chyba domek. Jest komputerek, jest stoliczek. No, niezbyt rozbudowana konstrukcja. Ale lećmy dalej. Dino w Rapi 1 zbudował duchowy pociąg. Chciałem powiedzieć nawiedzony, bo duchowy to tak nie po polsku. I są też tam z tyłu jego figurki, a nawet jakiś gromozjad. A tu jest bardzo schludny budynek od RHFN. Czasami macie naprawdę skomplikowane te nazwy. I to mi się podoba, bo to jest taki nowoczesny, ale bardzo prosty w swojej konstrukcji budyneczek. Niestety nie jest niczym w środku wyposażony, ale z zewnątrz prezentuje się całkiem schludnie. Erikson przygotował swojego moca z technikowych elementów. Jest to traktor, który zrobił na mnie duże wrażenie. Naprawdę jest ładny. Giga wielkie koła, no i porusza się samemu, więc samemu, samodzielnie jeździ. To jest szacun wielki. Jak widzicie, dużo ruchomych elementów, potrafi skręcać. Mega. To jest właśnie ta jedna z tych perełek, o których mówiłem na początku, bo to jak to jest zaawansowane technicznie, robi giga wrażenie. Nie potrafię dzisiaj mówić, więc przepraszam, ale trzeba kiedyś nagrać film, nie? Mega mi się to podoba. Oj, potrafię sobie poradzić z przeszkodami. Na luzie, bez żadnych problemów. Naprawdę giga szacun. Przewiniemy sobie troszkę. O. O, patrzcie, możemy zobaczyć, jak radzi sobie w terenie, w śniegu. W ogóle, w niedzielę jeszcze śnieg padał, tą co było ostatnio, wielkanocno. Naprawdę szanuję tą pogodę w tym roku. Ale radzi sobie pan traktor. I to bardzo dobrze sobie radzi. Come on, Lego powinno się od Ericssona uczyć. FM1208, bardzo skromna baza figurek. Fran 1 przygotował coś pustynnego z Gwiezdnych Wojen. Tak, taka Mos Eisley Cantina, bym powiedział, w wersji fanowskiej. Franek zrobił smoka Jaya. Smok Jaya chyba nie jest zbyt zadowolony ze swojej obecności na tej fotografii, ale tutaj również od pana Franka jakiś drewniany moc na wodzie. O, od Godzilli dostałem dinozaura, ale nazwałbym to Godzillą. Igor zrobił bardzo ładne, miniaturowe logo LEGO Przygody 2. I to w takiej trójwymiarowej wersji. Ładne. I Super Sorbet przygotował wóz na trzecią wojnę światową. Raczej by się to nie sprawdziło na trzeciej wojnie światowej, bez urazy. A Janek swój amerykański wóz strażacki, ale niestety zdjęcie nie jest w najlepszej rozdzielczości, jakości i w ogóle nie za dużo tu widać, więc starajcie się robiąc zdjęcia robić je bardziej wyraźnie. A od Jaśka mini, ale bardzo za to fajny mech dla Kaja, a raczej ten, jak to się nazywa? Egzoszkielet. JOLWN przygotował pijanego mężczyznę, pilnującego by złoczyńcy i bohaterowie nie przekraczali 50 km na godzinę. Kacper przygotował za to, uwaga, czytam, opancerzony pojazd desantowy z czasów II wojny światowej. Tak wygląda. Jest
powiedziałbym, takim strasznie wielkim klockiem, ale przynajmniej w mojej opinii sprawdziłby się na wojnie, no nie? No, come on, to by nie wytrzymało wojny trzeciej, to co miałoby wytrzymać? Kasper za to zrobił stację kosmiczną, a Kaczka zrobił wojnę pomiędzy duchami a nieznanymi bliżej bohaterami, a na środku dużo płonących szkieletów, ciał i innej tego typu maszkarady. Naprawdę totalna rozwałka, co ja wam tutaj dużo więcej mam powiedzieć. Po prostu masakra, to co się tutaj dzieje, to jest nieopisane, tego się nie da wyrazić. Kevin Coster of X zrobił jakiś pojazd, mini pojazd i nic więcej. Zrobiłem taką edycję, bez urazy dla nikogo, w której będę przedstawiał najlepsze budowle. Takie naprawdę, że jak patrzysz, to widzisz wszystko, co najlepsze. Ale zanim taką edycję zrobię, no to trochę mi... Zrobimy sobie trzecią, czwartą, potem piątą część budowli waszych i potem z wszystkich pięciu wybiorę najlepsze. Czyli za 3 lata. Bo jak tak co roku będę robił, no to... Nie, postaram się zrobić jeszcze w tym roku kolejną część oglądania waszych budowli, okej? Okay? Tylko w innym stylu wtedy. Bo to robię w dokładnie takim samym stylu jak rok temu. To za rok zrobimy sobie coś lepszego. Za rok? W trzeciej części oglądania waszych budowli zrobimy sobie coś bardziej rozrywkowego. Tak żeby było, działo się więcej. Klocki więcej zrobił latającego Zenka. Zenek, wszystko w porządku z tobą? A koneser Ninjago zrobił mecha. Bardzo ładnego mecha swoją drogą. Nie jest jakichś gigantycznych rozmiarów. Ale podoba mi się. I podoba mi się to, że zamiast stóp ma koła. I siedzi w nim potencjalna kobieta dla kola. A Krzysiek zrobił auto napędzane muzyką. Fajne auto, Krzysiek. Strasznie długie. Ale fajne. Kuba B. B. Stwór śmierci. Lego Centric Baza Imperium z wykorzystaniem elementów Lego City. Zdecydowanie tak, ale ma tu podpisane zdjęcie. Okay. Lego i gry studio. Jakieś moc z potężną rozwałką między droidami. Dobra, po co ja to opisuję, skoro wy to widzicie? Lego według Kacpra rozwalił. Znaczy zbudował miasto. Nie rozwalił, ale fajne miasto. Podoba mi się, bo jest dużo budowli, ruch uliczny. Gdzie maseczki, przepraszam bardzo. Jest człowiek na człowieku, a maseczek nie. Ale mamy za to bardzo fajne tło, niebo, chmurki. Ciekawe, czy wystarczy mi bateria, bo już na czerwono się świeci. Łyżeczka Lego Animations zrobił demona. To są oni! Połączenie oni ze smokiem. Maciej, mikrostatek ze Star Warsów. Dokładnie tak wygląda każdy statek trafiający do magazynów, naprawdę. Mateusz, ruiny na Hot. Mało tutaj budowli, no figurki wstawione, no... Sorry, ale będę z wami szczery. Max przebudował perłę przeznaczenia. Niedużo, ale przebudował. Michalina zrobił za to posterunek policji. Szkoda, że w środku jest tak troszkę ubogo, no ale wierzę, że Michalina to poprawi. Z zewnątrz nie wygląda to naprawdę źle, więc jest spoko. Michał za to zrobił potężny leśny domek. Tutaj widzę wojowników cynobru. Pan młody Krux. Zawsze mi się myliły ich imiona, ale już sobie zapamiętałem, że Krux to jest ten stary dziaduch, a Kronix to ten młody jego braciszek. I tak mi się to myli, ale jest spoko. Naprawdę podoba mi się ta baza. Tu mamy nawet jakieś plany, to wszystko ma sens. To się łączy ze sobą. A od Michała też jakiś statek przypominający mi perłę przeznaczenia. Mi każdy statek piracki przypomina perłę przeznaczenia. No bo wiecie, Ninjago. Ninjago jest najlepsze. Ninjago. A Mikołaj zbudował Pterbota i jeszcze był Spinobot. I ten Spinobot mi się podoba, bo on przypomina dinozaura. Takiego mechanicznego. Ale jaram się, fajny. To jest naprawdę ładne. Mega mi się podoba. Miłosz. Reaktor łukowy Tonego Starka. A Empa Sieliszka zrobiła ludki samokas. Spoko. Fajnie to wyszło. Muzyka i ja gram sama. Mamy moce z ninja, co on ma na głowie. Najlepszy brawler zrobił pojazd Kola i bardzo mi się on podoba. Naprawdę, nie jest jakichś wielkich rozmiarów, ale jest ładny. Taki smukły, ma ciekawy kształt i trochę nawet detali. Fajne. A obcy Duszan zrobił pojazd Zeyna, który też jest fajny. Kurczę, te pojazdy tutaj wyszły naprawdę świetnie. I zrobił też tutaj jakiś motocykl, czy jak to się tam profesjonalnie nazywa, dla Lloyda. Na wzór trochę 15 sezonu mi to przypomina.
Ale ładny jest. No i od tego samego twórcy mamy potężnego mecha, za którego bije brawo. No, czy to nie jest ładne? Come on, powiedzcie, mi się bardzo podoba. I Zayn pokonujący Nindroidę. Aha, jest jeszcze jedna konstrukcja od obcego Duszana. I jest to wielka forteca z kamienia, na której czele znajduje się Lord Garmadon. Garmadona w Ninjago strasznie dużo. Mamy czarne szkielety z 13 sezonu, ale i też łowców smoków. Taki miks, mieszanka wrogów. Czemu Akita dała siebie ujeżdżać? Ale ładnie jest to zrobione. No, powiem wam, że obcy Duszan koks konstrukcję robi. Odpadek Channel zrobił za to mini egzoszkielet dla Lloyda. W ogóle patrzyłem ostatnio na zestawy na Allegro, nie? I obczajcie, że ten... Ta totalna brzydota, ten zestaw z Jayem, dokładnie ten, jest na Allegro jednym z najlepiej sprzedających się zestawów z Ninjago. Nie wiem jak. No sorry, ale mi byłoby szkoda wydać na to nawet 3 dychy. O, nie, nawet dla figurki bym tego nie kupił, bo ten Jay jakiś wcale świetny nie jest. Okej, okay? Azor, jeżeli dobrze kojarzę nazwę, jest spoko. Może dla niego bym się trochę skusił, ale aktualna cena 85 katalogowo. Za ile go taniej kupimy? No jest po 62 zł. To nie, to mi i tak byłoby dalej szkoda. Ja nie wiem, jak to można tak normalnie kupić. Znaczy wiem, że to jest 4+, ale... Ale to ja już bym wolał kupić zestaw z jakiejś innej serii 4+, niż to tutaj. Dobra, wracamy do naszych pięknych budowli. Patryk, to mi przypomina pewien statek ze Star Warsów, ale że nie jestem znawcą, to nawet nie wiem, jak on się nazywał. A tu jest Paweł, który zbudował bardzo mały mocek z pasujący, według mnie, do 14 sezonu. No bo jest Palma, jest Kokos, jest Lloyd z 14 sezonu, więc jak to mogłoby nie pasować, nie? A u Radka zaś trwa potężna budowa. Jezu, ile on ma tam figurek z tyłu, Radek. Rewan. Rewan zrobił spoko budowlę, tylko te zdjęcie jakoś tak od skosu, od góry, tak kurde, nie można się przyjrzeć szczegółom. A Rolnik 2581 Ursus C330 bez kabiny w mini wersji. Wow, tu nawet pisze Ursus. Seba bez kanału zrobił statek bez dachu. Sniper Klotz. No tu też za dużo budowli nie mamy, nie? Figurki ustawione, walczą. Spider-Jan zrobił ten taki samochodzik z takiego wehikułu czasu, znaczy... W przyszłości coś, powrót? Nie wiem, no wiecie o co chodzi, wy wiecie, bo wy jesteście mądrzejsi niż ja. Tymek i Kot. Zrobił fajne auto, ale znowu podobnie jak Revan, te zdjęcia tak od kosu, z kosu. Nie można się dokładnie przyjrzeć. Tymek. Jakiś budynek. A Tym Las za to zrobił mini chatkę, taką dla smerfów bym powiedział. Vincent za to buduje swoje własne miasto, ale jeszcze nie skończy. Vitox zaś stworzył dwa mechy, znaczy mecha i wielkiego smoczura, który rozpościera swoje te wielkie skrzydła, żeby nas wszystkich pożreć. A tu jest jeszcze przód tego mecha, nie zauważyłem. No to z przodu wygląda lepiej niż tył. Chyba, że to jest inny. Nie, to jest ten sam. Wojtek, no też tu mało budowania. Ale to jest koniec, ja próbuję przewinąć. Koniec waszych budowli. Ile ich tu było? 170 zdjęć. A więc tak jak mówiłem na początku, możecie dalej wysyłać, bo ja i tak nie wziąłem do dzisiejszego odcinka wszystkich, ale możecie dalej wysyłać na maila. I ja po prostu je zostawię sobie tam, ja sobie przypisuję tak, więc ja raczej nikogo nie powinienem pominąć, robiąc następną część. Więc tak, ale następnym razem chyba zrobimy sobie taką edycję, powybieram tylko takie najlepsze i będziemy cały odcinek zachwycali się szczegółami i czym tam jeszcze się da. A ja może wreszcie bym się spiął, bo miały dwa filmy wrócić, ale wjedziemy w następnym tygodniu, w środę i w niedzielę. I teraz mówię na poważnie, bo mówiłem tak już miesiąc temu i nie zrobiłem tego, ale teraz tak.